To jest mój alfabet. A ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanuci. Kazimierz Kuc. No przede wszystkim szalonym żalem mówię o Kazimierzu, dlatego że no jego odejście strasznie zubożyło nasz świat filmowy. On był postacią absolutnie wyjątkową jedyną. Nie chcę mu robić pośmiernej laurki. Szczególnie, że mieliśmy relacje, jakby to powiedzieć, skomplikowane albo wyboiste. Z tym, że bez wątpienia ja bardzo Kazimierza lubiłem. On niezwykle dokuczał, ale wszystkim na świecie dokuczał. I dokuczał dowcipnie, inteligentnie i trafnie, więc nie można było się na to poważnie obrazić, bo po prostu no, miał ogromną zdolność obserwacji i umiał wyłapywać śmieszności w każdym z nas kolegów. No a ja, będąc już człowiekiem innego niż on pokolenia, nie byłem jakby wciągnięty w jego no, niesłychanie skomplikowane relacje z Andrzejem Wajdą, które pochodzą z czasów, kiedy oni współpracowali i mnie przy tym nie było, więc nie mam powodu o tym opowiadać. Ja natomiast doznałem od niego najzłośliwszego tytułu, bo gdzieś w swoim alfabecie nazwał mnie koniem paradnym polskiej kinematografii. No, były takie konie, które w danym garnizonie używano właśnie do parad, one nie nazywały się do walki, ale świetnie wyglądały na defiladzie i on uznał, że ja jestem takim samym zjawiskiem w polskiej kinematografii, że jestem eksportowy, bo robię dobre wrażenie za granicą. No to była jego oczywiście wyszukana złośliwość, ale Kazimierz miał ogromne takie poczucie prawdy, szukał tej prawdy, to zresztą go Łączyło z Kieślowskim, chociaż nie byli sobie bliscy. O ile ja to pamiętam, nigdy Krzysztof specjalnie z Kazimierzem się nie przyjeźnili. Natomiast taką aż nadwrażliwość na pozę, na udawanie, na, na takie, no takie różne artystowskie zagrywki, to akurat Kazio Kuc miał w ogromnym stopniu. I zawsze przyznawał, że to z czegoś wynika, że jego. Ta Warszawka on kiedy przyjechał ze Śląska, że czuł się w jakiś sposób gorszy i to czymś nadrabiał. Myślę, że właśnie zrobił film według Kabaretu Starszych Panów, czyli jakby się chciał wkupić w takie inteligenckie nastroje salonowe. Jednocześnie o tym salonie mówił jak najgorzej, zdawał sobie sprawę, ile w nim jest pustki, że się w salonie, nie w Kabarecie Starszych Panów. Kabaret Starszych Panów był cudowną instytucją, która ratowała jakby Pewien etos inteligencki w rozrywce. Natomiast on rzeczywiście dopiero jak wrócił do tych swoich śląskich korzeni, to jako artysta stał się do końca autentyczny. Chociaż szczerze mówiąc, ja jego nikt nie woła. Uważam za też film wybitny i niezwykły. Miałem okazję go prezentować we Francji, jak mieliśmy taki cały roczny cykl. Filmów, nieznanych filmów polskich, które mogłem wybrać i przedstawiać francuskiej publiczności, i wtedy no, bardzo wiele osób zobaczyło tego wczesnego kuca po raz pierwszy, kuca ocenzurowanego estetycznie, dlatego że w sprawie filmu nikt nie woła, wkroczyły siły, Kazimierz stwierdził, że, że nawet jego kolegów i zmusiły go do różnych stylistycznych przeróbek bo film był zbyt ekstrawagancki. Między innymi, wiem to od Wojtka Kilara, kazano ściszyć muzykę i wyrzucić w paru miejscach, bo była zbyt ekspresyjna. No więc tego rodzaju interwencje potem już były rzadkością. To był taki moment jeszcze, gdzie zostało coś z tradycji socrealizmu, że cenzura odpowiada także za estetykę. i Wyznacza, jakie są granice dozwolone, a gdzie sobie na coś nie wolno pozwolić, gdzie nikt nie wołał oczywiście był także problem obyczajowy. Tam była scena miłosna, którą kazano wyciąć, a ona była podobno szalenie jak na owe lata, taka ewidentna, widoczna przed kamerą. To tyle. Pamiętam o Kazimierza, najrozmaitszych przygodach w życiu. Do końca życia był takim szalenie bystrym obserwatorem. Wdał się przez moment w politykę, był senatorem. Źle to znosił na pewno. Nie Był, człowiek. był człowiekiem, który świetnie rozumiał intrygi polityczne. Umiał o nich opowiadać, ale zaś bardzo niechętnie brał w nich udział i to mu ciążyło ogromnie. Ale czuł się takim wielkim patriotą śląskim, nawet w pewnym momencie, myślę, że w, tym, w tej swojej śląskości. Już przesadził, ale, no mój Boże, to możemy się spierać o poglądy. Natomiast no, był człowiekiem niezwykle kolorowym. Zrobił też parę filmów dosyć niestosownych, powiedziałbym, żeby użyć takiego łagodnego słowa, bo on też miał czasami taką pokusę jakiegoś flirtu z władzą, wiedząc, że ta władza jest absolutna i że decyduje o wszystkim. Potem oczywiście się z tego wycofywał. No, jego sytuacja polityczna w momencie, kiedy był Człowiekiem Śląska w czasach rządu Ślązaków, czyli Gierka i tamtej grupy. Była trudna, ale nigdy jej nie nadużył, nigdy nikt mu nie zarzucał, że jest takim człowiekiem w pełni prorządowym, ale jakieś tam były momenty, kiedy zrobił filmy trochę, może za bardzo idące na rękę władzy. Nie wypominam mu tego, bo zrobił filmy tak wspaniałe jak ten tryb tej Śląski. I jeszcze potem miałem, no to. Tą, tą, tą radość, że mogłem y, wkroczyć jako ostatni z producentów y, kromki Śmierci, Kromka Chleba, filmu, który powstawał właściwie spontanicznie i wymagał potem ratunku, kiedy nie było go za co skończyć. Y, jako tor myśmy wkroczyli do tego filmu. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych filmów mówiących o solidarności i o stanie wojennym, ale przez to, że właśnie był tak bardzo prawdziwy i tak bardzo zdyscyplinowany. Nie był płomienny, tak jakby wtedy publiczność sobie tego to, to, to chciała zobaczyć. Dzisiaj myślę, że będzie zostanie w historii jako fantastyczne świadectwo no, tego czasu i tego przeżycia. I ta powaga, która z tego filmu płynie, taki rodzaj no, majestatu, który ma ten lud pracujący, to tego naprawdę chyba nikt poza Kłucem w Polsce nie potrafił pokazać. I chwała mu także i za to.